Witam Was, kochani, w mojej kuchni. Dzisiaj mam dla Was bardzo, bardzo szybkie, ekspresowe ciasto. Taką cytrynową kanapkę, kremową kanapkę. No i już Wam pokazuję, co potrzebujemy. Będziemy potrzebować na przykład 500 ml wody gorącej w rządku i dwie galaretki cytrynowe. Te galaretki się rozpuścimy w tym rządku. Dobrze wymieszać, żeby się ten cukier rozpuścił. I fajnie to wychłodzimy, aż galaretka zacznie tężyć, a potem możemy następne czynności robić. Oczywiście możecie się wziąć inną galaretkę, ale to już wtedy będzie inny smak. No. Ok, jak galaretka mi zacznie tężyć, ubijemy się śmietana kremówka, tymu 500 ml śmietany kremówki wychłodzoną. Tu do tego dwie łyżki cukru pudru i zacznę to ubijać. Widzicie, moja galaretka już jest zimno i prawie, że zacznie tężyć. Zaczynał tężyć. Krótko się jeszcze odstawia do lodówki, a w międzyczasie się ubija ta kremówka. Pamiętajcie, kremówka 30% musi być bardzo zimno, bo jak będzie ciepło, to może się nie ubić i wtedy się masło może zrobić. No. Ok, jak już się ubiła ta śmietana, zmniejsza się obroty w mikserze i pomału będzie wlewać ta galaretka do tego. Musicie uważać, bo pryską. Już jest wszystko wymieszane, widzicie, ta masa kremowa, ten krem się zrobił taki płynny, ale to jest normalne, bo tam była galaretka. I teraz się to odstawia do lodówki i w tym czasie się wyłoża blacha herbatniką albo ciastką. Ja miałam tutaj te biszkopciki takie co do tiramisu są, do tiramisu się je używał. Ja akurat miałam te, chciałam je zużyć, ale wy możecie wziąć takie okrągłe biszkopciki albo możecie nawet herbatniki wziąć i wyłożyć na spód. To będzie mi taką fajną, no. Kwadratową kanapkę. Ok, wyłożyła i w międzyczasie, widzicie, masa mi się fajnie gęsto zrobiła, taką fajną kremową. Wylejemy to teraz wszystko na te herbatniki. No jak do herbatniki, biszkopciki. No herbatniki, no ale te też smakują z herbatu fajnie, dobrze i tak zawsze jakoś zostało mi herbatniki. Ok, wyloć to wszystko na górę, dumy następną rundę tych biszkoptów. Ja tu tych moich nie nasączała. Ja to zawsze zapomnę. No. Nie nasączałam tego i moje zostały takie twarde, no chrupiące. Ale jak chcecie, to możecie trochę nasączyć sokiem z cytryny albo z herbatą cytrynową. Ok, to odstawimy minimum na 4 godziny do lodówki, a no lepiej na całą noc. Ja miałam całą noc w lodówce i wtedy mi te herbatniki na dole fajnie mi zmiękły, a do góry no były jeszcze trochę twarde. Troszkę było problemów z krojem nim, ale było dobre, dało się i było dobre. Także jak będziecie mieć takie grube herbatniki jak ją, to możecie je nasączyć troszkę. A jak chcecie mieć takie chrupiące, to możecie zostawić. Kanapka bardzo była taką orzeźwiającą, cytrynową. No i szybką przede wszystkim. Bardzo pyszną i szybko. Możecie też takie. No ja tu właśnie kroiła tak wzdłuż, żeby. Wzdłuż tych ciastek, żeby tak fajnie mi się ukroiło, albo możecie tak wziąć, ukroić i do ranki wziąć jak pajda chleba i ugryźć. Ok, kochani, to by było na tyle. Myślę, że Wam się podobało. Życzę Wam miłego dnia, miłego tygodnia. Dzięki za komentarze, dzięki, że jesteście ze mną i do następnego razu. Cześć!